Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić. Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić. Za las, słonko, za las. Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić. Właśnie tak mi się wydawało, że będą Państwo chcieli bisów. Wielkie brawa, naprawdę wielkie brawa dla młodzieży uzdolnionej. Może pozwolę sobie przedstawić. Klaudia, Mirosław, skrzypce, wokal. Wielkie brawa. Szymon Nalepa, gitara, wokal. Wokal, świetny wokal. Brawa dla Szymona. Idziemy dalej. Akordeon, Bartłomiej Dodula. Taki trochę inny akordeon, bo ma guziki. Ja gram na takim z klawiszami. Jak to fachowo się nazywa? Bajan? Bajan, no dobrze. To Państwo już będą wiedzieli. No i kontrabas. Michał Zagojski. Chciałem Was zapytać, czy spodobało Wam się to, co zrobiliście wspólnie dzisiaj? Bo wiem, że to pierwszy Wasz taki występ i z takim repertuarem. Proszę? Trzecia próba. Także musicie Państwo ich brawami zachęcić do tego, żeby... Bo ja wiem, jak to jest, że jak przychodzi jakieś wydarzenie, wtedy się człowiek spina, robimy próby, robimy, a później zapominamy na 2 lata. Nie? Wy nie odpuszczajcie, bo jesteście młodymi ludźmi w takim fajnym kierunku. Fajne, nie lubię tego słowa. W dobrym kierunku, we właściwym kierunku idziecie, bo tę muzykę, którą usłyszeliśmy, to mnie się serce radowało i myślę, że Państwo również. Także idźcie w tym kierunku. Nowoczesność nowoczesnością, ale trzeba pamiętać o naszych korzeniach. Dziękujemy jeszcze raz. No i oczywiście pewnie się... To ja już nie mam nic tutaj do gadania. Także zapraszamy do bisu.
Mury widziałem, no już tak poruszyły wszystkich, chcieliście śpiewać, ale to już wasza decyzja, co będzie. Będą mury. O. Dlaczego to powiedziałem? Bo za chwileczkę będzie tutaj zmiana na tej scenie i już będziemy wszyscy śpiewać, mam nadzieję. I dlatego te mury podpowiedziałem, bo wtedy państwo się rozśpiewali i chciałbym, żeby ten rozśpiewany klimat już przedłużyć do występu następnego i tak, żeby to trwało do końca.